Płatne parkingi to w Złotowie żadna nowość. Zlokalizowane są na Placu Paderewskiego, na ulicy Wojska Polskiego, Bohaterów Westerplatte i przed cechem rzemiosł różnych. I w ocenie komendanta Straży Miejskiej spełniają swoją funkcję, czyli ułatwiają klientom korzystanie z położonych w pobliżu sklepów. Od samego początku wprowadzenia tych stref miejsca są wolne i w każdej chwili można zaparkować, czego wcześniej po prostu nie było. Wśród sklepikarzy zrodził się pomysł, aby strefę tę przy ulicy Bohaterów Westerplatte poszerzyć. Zdania wśród handlowców są jednak podzielone, a oni sami są pełni obaw co do tego pomysłu. Klienci jak tak się wypowiadają, to raczej sceptycznie podchodzą do płacenia za parking, szczególnie jak na chwilę chcą tylko coś kupić, a trzeba zapłacić jednak za ten parking. Według mnie byłoby lepiej, bo częściej by była zmiana pojazdów i byłoby miejsce. Ale znając klientów, szukają tam, gdzie nie muszą płacić miejsca. Zdania tego nie podzielają sami zainteresowani, czyli zmotoryzowani klienci sklepów na Bohaterów Westerplatte. Ja wolę zapłacić i iść do sklepu. Wolę zapłacić. Przynajmniej będzie dbane o parkingi. Na razie jednak są to czysto teoretyczne dywagacje, ponieważ miasto nie planuje takiej inwestycji. Póki co nie ma jakichś takich bardzo realnych planów poszerzenia stref parkowania. Tym bardziej, że te strefy to nie tylko źródło dochodów miasta, ale także kwestia kosztów, które trzeba ponosić na parkomaty. Koszty te to zakup i eksploatacja parkomatów, a przede wszystkim ich serwisowanie.